I cześć wszystkim, witajcie, witajcie, tutaj Frodo, kolejny odcinek Darkened Sky i kolejne zmagania z goblinami. Tym razem górne leża goblinów. No dobra, no rzeczywiście jest już lepiej, bo wcześniej tam były jednak takie lochy, brudno, syf, a tu suchutko. Ciekawe, czy są jakieś chyba wyższe piętra jeszcze, ale widzę, ognik jest, więc podejrzewam, że jeszcze coś, słuchajcie, będzie. Tutaj nie ma nic. Oj, shit! Już mnie wystraszył na samym wstępie. Dobra, dobrze, że mamy kwiatuszki, więc będziemy sobie je zbierać. Znaczy, zostawimy sobie może tak, na później. Aha, dobra. Tu mamy baterajkę, więc od razu nazbieramy do niej energię. Tu pamiętać o tych kwiatkach, że jak coś, to się wrócimy. Dobra, jak to wygląda? Jest jakiś korytarz. Tam jest koleś. Dobra, idzie do mnie. Zwabić go, to jest najlepszy sposób. Dobra, ale jeszcze jeden idzie, ten z bronią. Okej. Jeszcze ktoś? Nie. Wezmę sobie życie. Okej. Dobra, zapis. I tu był ognik. Znaczy ta energia, nie? Czekajcie, bo to się tak... Dobra, już widzę, że tam jest jeden koleś. Może by tak zwabić go tu? Co wy na to? Da radę tak? O, da radę. Ładnie, ładnie. Boję się, że w tych wnękach, wiecie, może ktoś być. O, na przykład tu. Dobra, tutaj na razie nie ma nikogo, ale... Tu są jakieś schody na górę. No widzicie? Jest ich nawet dwóch. Cholera, jak to zwabić, cholerstwo? Dobra, może tak zrobimy, co? Dobra, to jest jeden, a jeszcze tam był jeszcze jeden. Okej, jest dobrze. Buteleczka. Ognik. 30%. O matko, teraz gdzie tu pójść, słuchajcie? Może najpierw tu, co? Tylko tutaj się, słuchajcie, boję. Bo ja to pamiętam, że tych goblinów tutaj jest bardzo dużo. Jak to zrobić? Dobra. Dobra. I co? Ja myślę, że jeszcze co? Chociaż... O, dobra. Dobra. Nie no, ładnie nawet... O, shit! Wystraszyłem się. Kurde, ten jest jakiś silniejszy, słuchajcie. Już takiego jednego też mieliśmy w poprzednim, w tych niższych partiach tych lochów, znaczy tych leży całych. Czekajcie, nie wszyscy? Coś... No patrzcie, jeszcze dwóch tu. Kurde, jeszcze dwóch. Dobra, idą. Dobrze, że ja tam nie wlazłem, wiecie, tak o sobie. Bo to była totalna porażka, oni by mnie wszyscy tam wykończyli. Ich było chyba z... nie wiem ile... z 7? Dobra. Co to by było na tyle? Dobrze sobie właśnie tak zerknąć, wiecie o co chodzi. Dobra, tu mamy jakieś drzwi. Co to jest?
Mogę na to stanąć. A to ciekawe. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Buteleczka, ognik i... O, karta dostępu. Tutaj nie przejdę. Dobra, ślepy zaułek. Ale co to jest, słuchajcie, bo to mi coś mówi. Ja to pamiętam, że... Nie wiem, czy czasem nie trzeba tego zamrozić. Spróbuję. Gdzie ja mam ten mróz? Pomarańczową potrzebuję, tak? Spróbuję tylko, wiecie? O, coś takiego. Chyba tak. Ale nie jestem pewny. Mam nadzieję, że ja to dobrze zrobiłem. Dobra, ale wezmę sobie te, bo te są, słuchajcie, lepsze. No i mamy ostatnie przejście tam na górę. Zobaczymy tam na górze, co jest. Cały czas odgłosy jakieś słyszę. Dobra, tutaj idziemy. A, jest koleś, dobra. To może zróbmy go tak... Właśnie. Dobra. I co? Kurde, nie lubię tych takich... Tam mamy jakieś przejście. Wiecie, o co chodzi, bo pewnie i z jednej, i z drugiej strony są. Tak, żeby ich, kurde, zwabić tutaj najpierw. Nie, dobra, tu nie ma, a tu? O, patrzcie, dwóch ich jest. I z tej strony też jest ich dwóch. Dobra, idę. Dobra, dobra. Okej, ale jeszcze jeden. Chodź na tu. Dobra, ładnie. No i z drugiej strony mamy to samo. Właśnie, bo tam już nie ma nic, okej. Sorry, mój telefon jak zwykle różnego rodzaju informacje mi tutaj przekazują. Dobrze. To może, słuchajcie, ja go sobie przyciszę, sorry. No i już, okej. Nikt mi tutaj przeszkadzać nie będzie. Dobra, to czyli tak, dwóch wykończyliśmy z tej i dwóch z tej. Już patrzę, czy tutaj nie ma jakichś korytarzy. Dwa ogniki. Ile mamy już procent? 70%, bardzo ładnie. I teraz tak, tutaj jest jakieś przejście. I tam. Przejdę może najpierw tu, co? Buteleczka, okej, okay. A tu? O kurczę, trzech. W tym jeden taki, słuchajcie, jakby silniejszy, można powiedzieć. A jakby tak zwabić kuźwa jednego, co? Spróbujemy. Ale pewnie cała trójka idzie, co? Chociaż? Nie, idą. A tamten? Tamten jest jakby silniejszy, coś mi się wydaje. Kurde. Musiałem wziąć buteleczkę. Kurde, wygląda jak jakiś boss. Normalnie boss. Dobra, to już wiem, gdzie muszę się udać później. Ale najpierw muszę nazbierać... mam 70% baterię. Bo kartę już mamy. Czyli jedyna droga to gdzieś tutaj była, tak? Gdzie to było? Tu. Podejrzewam, że też ich tam będzie bardzo dużo. Więc pomalutku, słuchajcie. Dobra, idzie tu jeden. Dobra, mam go. Okej.
No dobra, ale to tylko jeden. Wiecie, o co chodzi. To jest za malutko. Dobra, mamy następnego. Chodź tu. Dobrze. Dobra, jest ładnie. Dobra, następny tu. A tu nie ma nikogo. Ile ich jest? Wiecie, patrzcie. Czyli było ich 6, tak? 2 zabiłem i tu mam jeszcze 4. Ja pierdzielę, widzicie? Dobrze, że tutaj nie wlazłem tak o, bo by było... katastrofa. Dobra, jednego. Dobra. A jeszcze jeden tam łaził. Znaczy 3, ale ten jeden chyba się ruszył. Dobra, idzie. Dobra. No i 2 mamy... z bronią, tak? Ale z bronią taką... sztylety. Dobra. Jak to zrobić, żeby go tak chociaż jednego może? Nie, idzie 2. Dobra. Okej. I to by było na tyle. Kurde, ale to się jeszcze ciągnie. Tu jest kolejne coś takiego. Nie wiem, czy ja mam to zamrażać, czy ja to dobrze robię. No wiem, że coś takiego było. No dobra. Spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Było tak o. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Czy to w ogóle coś daje. Okej. Idziemy dalej. Widzę, że tutaj jest przejście. Jedno jedyne. Co my tu mamy? Pomalutku. Dobra, na końcu widzę, mam jednego kolesia z bronią. To może zróbmy coś takiego. Czy ja dam radę tak z... On tam coś dostaje? Tak, dostaje. Co tu tyle kwiatków? Coś mi tutaj nie gra, słuchajcie. No właśnie. Wiedziałem, że to pułapka. To by było zbyt piękne. Za dużo kwiatków dali, wiedziałem, że coś będzie. To była normalnie, nadzwyczajnie pułapka, słuchajcie. Dobra. Tutaj mamy. I jeszcze jeden ognik. Tylko gdzie on jest? Czy tutaj nie ma jakiegoś przejścia? A, tu. Dobra. Zróbmy to samo. Co to było? Dobra. No i tam jest jakieś, nie wiem, główne centrum chyba, tak? Kurczę. Może by tak zwabić znowu. Bo podejrzewam, że trochę ich tu będzie. Czy nie? Kurde, tam już. A czekajcie, tu! Skubańce, patrzcie. Wow, 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 wow. No to było, słuchajcie, dobre. Nie spodziewałem się tego. Ojojoj. Nie to. Tutaj jesteśmy. Słuchajcie, to jak to teraz zrobić? Bo oni po prostu wychodzą tędy. Kurde, jak oni to robią? Patrzcie.
Kurczę, to nie jest dobry pomysł. Aczkolwiek... Czy dobry pomysł? Co o tym myślicie? Straciłem tylko buteleczkę jedną. No ale trudno, trzeba korzystać, prawda? Zaskoczyli mnie z tyłu, dobre to było. Ale udało mi się ich tutaj pokonać, jeszcze tutaj mamy trochę, tak? Do pokonania. No chodź tu. No chodź, chodź. A, to jest ten silniejszy chyba, co? Wygląda na to, jakby to był ten silniejszy znowu. Okej. Co ja tutaj mam? Buteleczki. 5 aż, wow. Muszę trochę poczekać, aż mi się naładuje, bo... Wiecie, nie ma co tutaj... O, tutaj mamy jeszcze jednego. Dobra. Jednego tylko. Dobra. To jest ten też silniejszy chyba. Zobaczymy. No i co? Jeszcze coś tutaj było? Z tego co widzę, to nie. Chyba, że tam jeszcze, za tym. Cóż to za machina? Byle nie spaść w dół. O, o, o. Mamy ognik ostatni. Pełna moc. Pięknie. I teraz tak, tutaj mamy, widzę, buteleczkę. Jakbym tak ja chciał ją... To jakaś niewidzialna bariera. W innej grze nazwaliby to polem siłowym. Dobra, i tutaj robimy chyba to samo, co? Jestem ciekaw, czy o to chodziło. Czy nie będę musiał się wracać. Tak, chodziło o to, żeby zniszczyć to. Podejrzewam, że czymkolwiek, nie wiem, tak mi się wydaje, że to... Akurat sobie upatrzyłem tą lodową, ale może tym ogniem też można było. O! Czekajcie, bo... Boję się, czy czasem tutaj nie przyjdą zaraz. Co to jest? Buteleczka. To? Mogę coś z tym zrobić? Czy w sumie to nie miga to? Ale spróbujemy. Nie, nic nie mogę tutaj zrobić tym. Wiecie, czego się obawiam? Że jak będę się wracał, bo już mam naładowaną baterię, że tutaj będą przeciwnicy. Że to nie będzie takie proste. Co? Nie. Dobra, na razie nikogo nie widzę. Zobaczymy. W każdym razie idziemy do windy. Taki mamy plan. Malutku. Nie, no nie ma nikogo. Jak na razie nie ma nikogo. Okej. Gdzie ta winda była? Już teraz nie pamiętam. Coś za cicho. No dobra. Pogubiłem się. Winda chyba była tam, tak? Tak, nie ma tu nikogo. No dobra. To tutaj wyczyszczone wszystko. Dajmy sobie to. Czekajcie, bo mam jakieś kurde lagi. Otwieramy. I co? Jedziemy dalej? Ciekawe gdzie? Jeszcze wyżej chyba, co? Kurde, ciekawe ile tych pięter jest. Zobaczymy. Z której strony się otworzy. W każdym bądź razie do wyjścia. Byle do wyjścia. Powiem wam, że czekamy na ten cmentarz. A ten cmentarz, to ile pamiętam, to było takie dość trudne. Nie
było to łatwe. No dobra, zapis. Słuchajcie, dwie buteleczki. Coś tutaj się szykuje. O nie! Kurde. W ostatniej jakiejś chwili zabrakło mi tego. Many. No dobra. No nie, jeszcze ten. Ja pierdziele, nie mam tego. O, to chciałem. Ja pierdziele, no więcej was tutaj nie było. Zmarnowałem te buteleczki. Zaskoczyli mnie tutaj. Źle troszeczkę to zrobiłem, spanikowałem. Tu jest jakieś zejście na dół. Tam jest ten koleś. Wow, patrzcie. Oko. Jest ten silniejszy znowu. Dobra, jest zejście na dół. Dobra, pogadajmy może z nim, co? Oj, niedobry odczyn. Można z nim pogadać? Odwrócić polaryzację. Przepraszam, nie wiesz przypadkiem, gdzie znajdę, jak to się nazywa, kryształowy wehikuł czasu? Ha! Wehikuł czasu! Straż! Co? Wehikuł czasu! Najlepsze urządzenie w całych dziejach, ale nieskończone. Czyżby? A to dlaczego? Nie ma części! Duży kryształ, 8 ścian. Próbował dużo kryształów, ale nie znalazł właściwy. Ja, wielki nieudacznik. Wystarczy tylko duży, ośmiościenny kryształ? Tak myśli. No dobra, czyli jeszcze w tym odcinku szukamy tego, tak? Ojej. Zaskoczył mnie znowu. Ludzie. Mogę na to wejść? Słuchajcie, ile tu przejść? Podłączony do palpilatora. A to mogę zabrać? Nie dotykać! Potrzeba ośmiościenny kryształ! Aha. Tak, rozdzielić synapsy. No dobra. Tam coś jest. O matko. Aha, to jest taki, wiecie. Mogę tu wskoczyć? Dajcie przejść. Nie mogę przejść. Kurde. No serio? A tam bym chciał się dostać. A nie ma tam jakiegoś innego? Chyba, że później. No dobra. Muszę zapamiętać to. No dobrze, dobrze. Idziemy dalej. Tutaj miałem jakieś przejście na dół. Więc może spróbujemy, co? Ojej, to oko. Dobra, tu nie ma nikogo. A tu? Dajcie. Znowu ten silniejszy tu jest. Kurda, ja nie mam tego. Ładuj się szybciej. Nie mam many.
strasznie dużo trzeba w niego, słuchajcie, wpakować, naprawdę. Więc no, muszę poczekać chwilkę chociaż. To jest dobre, ciekawe co to jest. Kto to nas tutaj, że tak powiem, obserwuje. Dobra, zapis. Dobra, tu są jakieś przejścia, matko. Dobra, udało się w ostatniej chwili. Oj, niedobry odczyn. Aha, to się wszystko łączy. Odwrócić polaryzację. No dobrze, to tutaj nas jeszcze nie było w takim bądź razie. Ojej. Chyba coś będzie, co? Skoro jest tyle tych. Okej. Mam to. To powinno być jako osobne. Wow. Okej, a co to jest, słuchajcie, a to nie jest jakiś boss? Ja pierdzielę. Ja myślę, że to jest jakiś boss i on teraz tutaj chyba nie pozwoli nam przejść, co? A to? Tutaj nas nie było, tak? Co to w ogóle za przejście? Nie no, nie było nas, bo jest buteleczka. Aha, to jest z tej strony tym razem. O matko, ile tu przejść. Dobra. Spróbujemy zawalczyć chyba z tym czymś, chociaż na razie widzę, że można chyba to pogadać z tym, czy jak? Spróbujemy. Tak jakby nie żyje i trochę blokuje przejście. A co mam z tym zrobić? Wynalazcy, wehikuł czasu, notatki, może coś w notatkach. Martwy, biomechaniczny potwór blokuje przejście. Nie dam rady go przesunąć, ani z własnej woli też mi się nie chce ruszyć. Co mam zrobić? No właśnie, to ja pytam. A może coś będzie wiedział ten goblin? Barbarometr podłączony do palpilatora. Tak, rozdzielić synapsy i połączyć. Oj, niedobry odczyn. Bo nic z takich rzeczy to ja nie mam, nie? Odwrócić polaryzację przepływu neutronu. A jakby którąś z magii, zaraz zobaczymy, słuchajcie. Może któraś magia go, że tak powiem. No nie. Ożywi, tylko teraz nie wiem, która. Zasłona, błyskawica, mentalny pocisk. No bo nie sądzę, żeby ożywienie kamienia. No ale spróbujemy, co? Zawsze to. A już myślałem. Nie. Nie. Kurde, no. Błyskawica. Serio? Spróbuję. Co to w ogóle jest za błyskawica? Słuchajcie, no może żeby nie przedłużać, to ja tutaj rozkminię to i za chwilę wrócę do was, ok? Tak zrobimy, to będzie najlepsze. Jestem z powrotem. No, moi drodzy, to była męczarnia i to niezła.
naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić i długo się męczyłem z tym. W końcu znalazłem sposób. Słuchajcie, trzeba się wrócić. Ja przeoczyłem tutaj ta maszyna cała. Musiałem się wrócić w ogóle, zjechać na dół jeszcze raz windą. I tutaj, słuchajcie, uderzać w to kilka razy. Woda zamarzła w czyściuteńkie kryształki lodu. No i widzicie. Teraz pytanie, czy ja to... Woda zamarzła w czyściuteńkie kryształki lodu. No i właśnie. I słuchajcie, i to jest nasz kryształ. A, gdzie on jest? Widzicie? Lodowy ośmiościan. Ja pierdzielę. I tak długo się męczyć. No, kto to wiedział, że trzeba to zamrozić, że to jest jakaś woda? No, w życiu nie wpadłbym na to. No dobra. Wracam się do niego, do tego goblina tam. Trzeba wyłączyć lumpektor. Dobra, jesteśmy, słuchajcie. No i teraz mogę mu to dać. Odwrócić polaryzację przepływu neutronów. Działa! Ja! Geniusz! Wehikuł cofać czas dla każdego, kto wycelowany. Działać! Działać! Zobaczyć! Ja wspaniały! Wspaniały! Dobra, mamy to. Dopływ żółci. On jeszcze gada, ale widzę, że jego tutaj nie ma. Słuchajcie, tutaj zebrałem też ten trzęsiskałę i... Nie trzęsiskałę, runę i tą buteleczkę. Zmniejszyłem się i tędy przeszedłem. Także to tak poza nagraniem. Dalej go słychać, a jego już nie ma. Dobre, co? Słuchajcie, i teraz, mając już to, to ja mogę tego ożywić. Ja podejrzewam, że on to jest jakiś boss. O kurczę. Spróbujmy to. Gdzie to jest? Wiecie co, ale jeszcze sobie wezmę może te pociski, bo widziałem, że te błyskawice może będą lepsze. Co? Spróbujemy to. Dobra. I to. Tylko teraz tak. Zapis. No tak myślałem. O kurde. Czy wy to widzieliście? Ale bug. Dobra, jeszcze raz. W ogóle gdzieś mnie przeniosło. Nie, to też chyba nie będą. To nie będzie dobre. To weźmy sobie te. Nie to. Myślałem, że jakoś to będzie lepsze, a to. Nie ma to jak nasze pociski, co? Dobra. Dobra. Coś mu schodzi? No, ale naprawdę? Tak minimalnie? Tylko tyle? A może tak? O, patrzcie, może tak. Matko, wiecie co? Chyba z 4 buteleczki straciłem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. No ale cóż. Najważniejsze, że przeszliśmy. Pomyślałem, że może ci się przydać. Skąd wiedziałeś, że go szukam? Tak mi przyszło do głowy. A mi przyszło do głowy, że możesz mieć drugie oblicze. Takie, które mi się nie spodoba. Nie myśl o tym teraz. Musisz mi zaufać. Z konia spadłeś. Widziałem cmentarzysko. Nie przedrzesz się tam prowadząc rumaka. Wyślij nas przodem. Spotkamy się przy kamiennym kręgu. Oddawaj mi konia. Nie potrzebuję. Pomocy? Wierz mi, potrzebujesz. I to bardzo. Spotkamy się tam. Wtedy przekonasz się, że możesz mi zaufać. Dobra, a jak niby? Mam was wysłać przodem? Wystarczy, że pstryknę palcami i... Nie.
Rumak Gwenelli, co się stało? Dlaczego nie ma tu prawdziwego bohatera, tylko... tylko ja? Ojej, myślisz, że jesteśmy na tym cmentarzysku? To możliwe. Komitet powitalny musiał utknąć w korkach. No i jesteśmy, słuchajcie, na tym cmentarzysku całym. Oczywiście to zrobimy sobie w następnym odcinku. Za dzisiaj wam dziękuję. Jakoś udało się. Pokonałem tego ostatniego bossa w taki dziwny trochę sposób. Buteleczki straciłem, no ale... lepsze tak niż w ogóle. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.